Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać ze sobą w takiej oto formie. Zobaczymy, jak nam to wszystko wyjdzie. Także tak, będę razem z Wami oglądała sobie filmik z makijażu. Krok po kroku będę mówiła, czego używam. Jak nakładam, jak rozcieramy i jakich kosmetyków używam. Może uda mi się jakoś tak bardziej rozwinąć. Mianowicie na twarzy mam krem Grip Cream z Garniera. Jest to moje trzecie albo czwarte opakowanie. Bardzo go lubię. Jest to krem nawilżający, który idealnie, jeżeli chodzi o mnie, nadaje się pod podkład. Ja jestem z tych osób, co nie lubią bardzo kombinować z kremami, ponieważ miałam już taką jedną przygodę, ale to może kiedy indziej Wam opowiem. W każdym razie jak już jeden krem mi się sprawdzi, ja go non-stop używam i to mówię, to jest albo trzecie, albo czwarte opakowanie. Dobrze, jeżeli chodzi dalej, paletki, której użyłam do makijażu oczu, jest z Ezeline. Taka fioletowa, ona na opakowaniu ma takie drobinki, które po zmienianiu pozycji one się zmieniają. Tutaj wstawię Wam również oczywiście zdjęcia z boku i będą zaznaczone kolory, których używam. Był to ogólnie makijaż taki złoto-pomarańczowy, złoto taki przyciemniony. Bardzo bałam się, że osypią mi się cienie, więc dlatego najpierw robię makijaż oczu. Później sobie wszystko wyczyszczę pod spodem płynem micelarnym. I po prostu jak już skończę brwi i skończę oczy tak w 100%, wtedy nałożę sobie podkład, korektor, puder. No więc jeżeli chodzi o brwi, nadal maluję je cieniem. Paletki Kobo, którą właśnie w tym momencie widzicie na ekranie. Poleciała też w ruch szczoteczka do wyczesania tego, żeby ten efekt był bardziej miękki. Mogłam jeszcze w sumie użyć sobie żelu, ale gdzieś tam mi się zawieruszył i jakoś go nie miałam tam za bardzo pod ręką. Także tak, no i co, nałożyłam te cienie, teraz sobie tak blenduję. Tutaj mówię, obok będzie zaznaczone, które cienie idą w ruch. Ja jestem w trakcie picia herbatki, a wy jak? Pełne skupienie, blendujemy, blendujemy. Na jednym i na drugim oku musi być wszystko tak samo. Doklepujemy, dokładamy cienia. Ważne jest też to, jeżeli cienie są mocno napigmentowane, a te są dosyć mocno napigmentowane, no to wtedy bierzemy i robimy metodę dokładania. Robimy sobie delikatną chmurkę, potem po troszeczku dokładamy tego cienia i rozcieramy ku górze albo ku zewnętrznemu kącikowi. Teraz sprawdzałam sobie, który cień chciała dodać sobie na powiekę. Najpierw wzięłam jeden, później wzięłam drugi, bo tamten był jednak za ciemny i jakoś tak nie bardzo mi się widział. Także zaraz przejdziemy, do czego pewnie będziemy malować rzęsy. No i wklepujemy, wklepujemy najlepiej palcem. Najlepiej to w ogóle jeszcze byłoby wziąć, nałożyć na to korektor pod spód jako bazę. Albo po prostu taką typową bazę bazę pod cienie po prostu, żeby te błyski lepiej się trzymały, ale ja pamiętam, że to był jakiś szybki makijaż, szybki, nie szybki, kto dla kogo, jak wygląda szybki, bo dla mnie może być to 15 minut, dla jednego może być 15 minut, a dla mnie będzie po prostu 45, tak? Także dobra, zobaczmy sobie, co tutaj jest dalej. O, tu poszła jeszcze, widzę, druga paletka w ruch z Glam Shopu. Podkład z Belle. To jest w ogóle hit. Ja długo się zastanawiałam, czego kupić. Chodziłam, rozmyślałam, no opinie ma bardzo dobre przecież, nie? No to Julka, czego ty się zastanawiasz? Idź i kup. No i Julka poszła, kupiła. Korektor z Maybelline poszedł też w ruch. Zaraz będziemy pudrować okolice pod okiem. Tak, takim mniejszym pędzelkiem i potem resztę twarzy takim większym, to jest też pędzel z Biedronki. Tamten był z Glam Shopu, bardzo sobie go chwalę.
Fakt faktem one są droższe niż te na przykład z Biedronkowe, ale naprawdę warto. To mogę Wam powiedzieć, że pędzle z Glam Shopu, jak i w sumie te same paletki też jak najbardziej. I taki szczegół Wam zdradzę, że warto polować na jakieś promocje, tak jak były święta Bożego Narodzenia, teraz będą walentynki. Naprawdę polecam. Także dobra. No i w sumie mamy też konturowanie takie na szybko twarzy i w ogóle, o, psiucha, Zośka nasza przyszła. Tu ją jakoś zaraz zakryjemy, bo stwierdziła, że sobie pielęgnację będzie robić. No i jeżeli chodzi o konturowanie, to było konturowanie na sucho, bo już było po przypudrowanej twarzy. To było takie trio z Kobo, ja już też mam go XX lat. Powiem Wam tak, jak się jakieś produkty podobają, no to ja ich po prostu używam, dopóki nie będzie dziury, nie będzie denka. I ja tak mam. Jeżeli coś mam ulubionego, to po prostu z tego korzystam. Jeżeli coś mi nie podchodzi, idzie to dalej w świat. Tusz, jaki użyłam w tym momencie, jest to z Bell. Dobra, ogarnęłam się. Jestem jako tako rozgarnięta. I jedziemy z moją siostrą. Moja siostra wpadła na pomysł, żebyśmy pojechali do schroniska, zawieźć koce, prześcieradła, poszewki, karmy i w ogóle. Więc jedziemy. No i zobaczymy w sumie. Potem myślę, że jakaś herbatka, wrócimy to z motem jakieś gry. Spacer może z Zośką i jakoś ten dzień minie, ale fajnie, bo jest ostatnia temperatura. I już śnieg topnieje, za 2 dni ma być 15 stopni, więc ja się cieszę. Ja już jestem bez rękawniku i w chuście. Także ja czekam już na wiosnę, już zima się może skończyć. Słuchajcie, wróciłam właśnie z Dobrej Szczecińskiej, tam jest właśnie schronisko. Siostra chciała zawieźć pościele koce i stwierdziliśmy, że zawieziemy jeszcze karmę puszkowaną i suchą. I pojechaliśmy tam. Siostra dzwoniła też na Wojska Polskiego do schroniska. Niestety tam tylko jakąś taką specjalną karmę przyjmowali. Kocy i tak dalej, poszewek no, nie chcieli. Pojechaliśmy do Dobrej Szczecińskiej i powiem Wam, że wyszłam tak spłakana, mam w ogóle, nie wiem czy to będzie widać, ale popuchnięte oczy, makijaż mi się wytarł i normalnie wyszłam tak zapłakana, taki jeden pies mi wpadł w oko, zdobył moje serce i siostra się wracała, mówi, no dobra, no chcesz w środku lasu, to wrócimy i wypytasz, o co chcesz. No wiecie, ja mam Zośkę. Ja mam też tutaj dwupokojowe mieszkanie, więc tak nie tego, no ale zawróciła się i pojechaliśmy, cofnęłam się. Okazało się, że pies niestety był agresywny, w sensie nie tolerował za bardzo dzieci i lubił gryźć. Był już w jednym domie tymczasowym i niestety państwo go oddali, bo mieli dwójkę małych dzieci i no niestety musieli go oddać, no bo gryzł dzieci, więc no pani też powiedziała, że no nie bardzo, żeby w domu były też inne zwierzęta. Trochę się uspokoiłam, trochę było mi lżej na serduszku, ponieważ pani powiedziała, że znalazł się ktoś, kto jutro miałby go już odebrać i miało pierwsze spotkanie. Było pierwsze spotkanie i no naprawdę ten pies był. Jego oczy mówiły do mnie, weź mnie stąd, zabierz po prostu, no. To był cocker spaniel, rudawy, piękny, długowłosy, taki spokojny. Naprawdę ja patrząc na niego nie byłam. Nie sądziłam, że po prostu pies jest tak wredny i ciężki do ogarnięcia. Zdaję sobie z tego sprawę. Sprawia, że wzięcie psa ze schroniska to jest dużo pracy, dużo pokładu, energii, czasu i wszystkiego. No, niestety, no, ten piesek już ma dom. Mam nadzieję, że będzie mu tam dobrze i wszystko dobrze się skończy, że on tam nie wróci do tego miejsca. Niemniej jednak miejsce jest czyste, wysprzątane są boksy. Widać, że psy mają jedzenie, są zadbane. Cała ta otoczka tego wszystkiego, te dróżki, budki, ten wybieg, naprawdę widać tam ogrom pracy.
Chciałabym też Was prosić, jeżeli możecie wspomóc schronisko w Dobrej Szczecińskiej, kupcie karmę, weźcie koce. Oni tam wszystko przyjmą. Wystarczy zadzwonić, ja zostawię Wam namiary na dole. Zadzwońcie, zapytajcie, pomóżcie, bo te zwierzaki naprawdę mają tam super opiekę. Widać zamiłowanie i zaangażowanie tych ludzi. Pomóżmy im trochę, chociaż w takim małym stopniu. Dla nas to jest niewiele, a tym maluchom naprawdę to pomoże. Serdecznie też zapraszam Was do odwiedzenia tego miejsca i zobaczenia, jak to tam wygląda. Może ktoś z Was potrzebuje przyjaciela, takiego małego czworonożnego, także może akurat będziecie w stanie dać domek takiemu maluszkowi. Dobra, mamy godzinę 23 i jedziemy na szybki spacerek. Jestem w trakcie wrzucania dla Was drugiego vloga, który będzie jutro o 18, no ale potem będzie jeszcze kilka kolejnych, także wybieramy muzykę, idziemy na szybki spacer, odwrotnie, szybki spacer, wybieramy muzykę i lecimy do spania. Nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, jest tak fajnie, przyjemnie, jest tak cieplutko, kurczę, śnieg już się topi, tylko może nie widać, ale naprawdę musicie mi uwierzyć na słowo. Dwa dni i będzie naprawdę fajnie. Ja nie lubię zimy. Ja jestem z tych osób, dla których zima mogłaby nie istnieć. Po prostu jest strasznie mocna. Ale normalnie aż jest przyjemnie, żeby sobie pochodzić. Także korzystamy. Mi też taki spacer się przyda. Ponieważ ja mam problemy ze snem, więc taki szybki spacerek jak najbardziej.